Mały rynek w Krakowie. To tu znajduje się śródmiejski ośrodek kultury, gdzie Grzegorz Gniady, poeta z Oświęcimia, zaprezentował swój pierwszy tomik poezji zatytułowany Wilczy bilet. Grzegorzowi Gniademu muzycznie towarzyszyli Mateusz Dejko-Dejos i Kuba Klisiak, także z Oświęcimia. Jerzy Jarosz, serdeczny przyjaciel Gniadego, otworzył i zakończył spotkanie z poezją, czytając swoje ulubione wiersze autorstwa oświęcimskiego twórcy. Grzesiu jest wręcz trudne. Jakie to jest uczucie spełnić swoje marzenie i wydać tomik? Jest to uczucie niesamowite. Przekazać coś ludziom. Wydałem tomik oczywiście nie dla siebie, tylko po to, żeby przekazać swoją poezję, sprzedać to. Człowiek nie powinien pisać nigdy do szuflady, tylko wychodzić z tą poezją do innych. Pisanie do szuflady jest to zamykanie się na ludzi. Jest to strach przed ludźmi, przed światem, jak zostanie to przyjęte. Jaka była historia powstania tego tomiku? No, gdy Magdalena Węgrzynowicz-Plichta, prezes Związku Literatów Polskich w Krakowie, powiedziała, że trzeba by wydać tomik, no wpadłem w lekką panikę, skąd tu wziąć sponsorów na wydanie. No jest w Oświęcimiu jeden wspaniały człowiek, jak Leszek Szuster, mój przyjaciel zresztą. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę być jego przyjacielem, który po prostu zaczął szukać mi tych sponsorów. Jednym okazał się Christoph Heubner, znany niemiecki poeta, bardzo związany z MDSM-em. No, a drugim sponsorem pewna pani z zagranicy, którą znałem ponad tydzień zaledwie na Facebooku, czytała moje wiersze. No, przywróciło mi to wiarę w ludzi, że ta kobieta, która osobiście mnie nie zna, przesłała pieniądze. Na część pieniędzy na wydanie mojego tomiku. Dla mnie to jest niesłychany poeta. On jest szalenie zaangażowany, autentyczny. Na pewno zdecydowanie Grzegorz zauroczył mnie tym, że swoje teksty przedstawia w taki sposób teatralny i wszystko, prawie wszystko na pamięć mówił, więc to jest piękne. Poza tym jego teksty są bardzo zaangażowane, takie polityczno-społeczne. No i to jest charakterystyczne dla niego. Wiersz napisany po zabójstwie Burhanuddina Rabbaniego, byłego prezydenta Afganistanu. Człowiek człowiekowi wilkiem. W meczecie był jeden z wielu. Poważny, skupiony, wybijał pokłony na marmurowej posadzce. W pałacu prezydenckim na zielono-białym dywanie sadzał beznogie dzieci i bezręki starców. Słuchał, pocieszał, obdarowywał. Czarnooki talib, wypiwszy herbatę w jego domu, zabrał go do raju. Człowiek człowiekowi wilkiem. Nie wiedziałeś o tym, Burhanuddinie Rabbani? Zapytam wprost, dlaczego Grzegorz Gniady, dlaczego jego poezja? Dlaczego? Dlatego, że ja Grzegorza poezję znam z tego czasu, kiedy przychodził do grupy Każdy, a spotkania jeszcze prowadziła świętej pamięci już Anna Kajtochowa. I to jest poezja, która nie urzeka, to jest poezja, która przeraża, która powiedziałabym wprowadza nas wręcz w osłupienie. Potrafi stworzyć pewnego rodzaju syntezę, czyli żadnych zbędnych słów. To, co chcę powiedzieć, jak chcę powiedzieć, to jest właśnie to. To jest jego poezja. Rzeczywiście szlifujemy warsztat Grzegorza, chociaż co prawda jego teksty są bardzo obrazowe, bardzo lapidarne i bardzo mówiące. Ale kłócimy się zawsze z Grzesiem właśnie o to, aby one były jeszcze bardziej uniwersalne. I przypuszczam, że stąd właśnie była ta koda na końcu dzisiaj, to stwierdzenie, że wszystko to, co znajduje się w tych tekstach, jest przepuszczone.